Siema, no. Jestem Patti. Jestem Martyna. Poprowadzimy wywiad z... Namianem Kucem. Ile masz lat? Mam lat 15. Gdzie wcześniej mieszkałeś? Chodziłem do szkoły numer 26, mieszkałem w Szczecinie, na ulicy Królowej Jadwigi. Jak ci minęły wakacje? Bardzo dobrze. Jakiś szczególny dzień wakacji był? Oprócz tego, że skończyłem wcześniej, bo moja klasa miała 29 czerwca zakończenia, miałem 22 z WKM, nie? Więc... Bierzcie z niego przykład. Więc... pojechałem, nie? Bo musiałem prosić tydzień w szkole, nie? No i byłem cały dzień w Ciszkowie, tam cały czas, tam pomagałem w domu i tak dalej. I zaczęło się działo. Pierwsze wrażenie w szkole, jakie miałeś? Myślałem, że będzie o wiele gorzej, że nikt nie zaakceptuje i tak dalej, ale się zdziwiłem i jest bardzo dobrze teraz. Czyli ciebie dobrze traktują? Tak. Utrzymujesz kontakt z przyjaciółmi? Tak, utrzymuję telefoniczny, także również przez komunikator Skype i Google. Jak ci się podoba twoja klasa? Moja klasa jest bardzo dobra. Ja myślałem, że będą się napijać i tak dalej, bo jestem nowy, a się zdziwiłem, nie? Bo zawsze było. Masz jakiegoś takiego kolegę w klasie swojej? Mam kolegę, którego się kręcę z Łukaszem, nie? Łukasz, chcesz się pokazać? Nie. No. Tak. Się kręca. No, to znaczy, lekko. Znaczy nie kręcimy się tak, wiesz, nie? No tak. Spokaż się do kamery, a nie gadę z boku. Z boku. Tak kręcę się z Adrianem. Sama jesteś z boku. Z Adrianem Pomyską? No. Jakie były twoje uczucia, gdy jechałeś do szkoły? Moje uczucia były takie, że stresowałem się w ogóle nowej szkole, bo to była pierwsza taka przeprawa. Siłami, za kolegami, najbardziej tęsknię za najlepszym przyjacielem, Ricardo. Możesz mi pozdrowić, tak? Pozdrawiam cię serdecznie. I dodatkowo z nauczycielami, z którymi tęsknię, bo byli fajni. Naciągali mi oceny. Nasi czasami? Ale no. A tutaj jest z nauczycielem? Dobrze, tam niektórzy są lepsi, słabsi, nie? To są co lepsi. Gorsi, przepraszam, gorsi, lepsi. Jedną biorą. Ale tak to jest dobrze. No to... Miał z nim problemy. Jakbyś miał wyjechać, do Szczecina, czy do Ja bym... Odpowiedział na to pytanie dopiero za pół roku, bo musiałbym się tutaj ogólnie wszystkie dowiedzieć i tak dalej. Ale jakbym myślał, no to... A widziałeś, to jest Biedronka. No. U nas była Biedronka co 3 metry. A u nas? U nas jest basen. U nas niedługo będzie Tesco. A u nas jest basen. U nas basen, na którym nikt nie pływa połowy, nie? Nie, pływają tam te. Jest nawet zabawa dla dzieci. No. Są kościoły. Aż 3. W Białoruszku, w Lipce, w Ciszkowie, w Tulice i tak dalej, i tak dalej. A jaką dziewczynę miałaś w Szczecinie? No właśnie, miałaś po prostu dziewczynę? Miałem tam, ile to miałem? Paręnaście, nie? Nie chwalić się? Ale nie będę się chwalił. Nie licząc moich, to ja... Ale o tym są wielkie dziewczyny. Miałem chodzić z jedną, ale nie będę mówił imienia, ale... Paulina? No, jaka Paulina? Nie. Małpa, hamy. Na ciągera. Na co się naciągnęła? Nie wiem, nie, bo za chwilę naciągnęła na... Albo na budze, albo na to. Musiałeś się kupować? Nie. Ja teraz tak słyszałem. Chcesz kogoś pozdrowić ze Szczecina? Chciałbym pozdrowić moją klasę, że ma na pewno. I również... Mateusza Szwarca, Kamila Radę, jak już wcześniej wspominałem, i Przemka Paliszeka, i jakbym miał wymieniać, to by było dużo. No to nie lepiej powiedzieć pozdrawiam cały Szczecin. To cały Szczecin, no. Mateusz, chcesz coś powiedzieć? Nie, myślę, że tyle informacji o tobie wystarczy. Jeżeli macie jakieś pomysły co do naszego kółka, to piszcie, będziemy czytać. I to wszystko.